Dzień dobry, nazywam się Bartłomiej Małczyński, a to jest podcast W kierunku Europy realizowany przez punkt Europe Direct Kraków. A gościem podcastu będzie pani doktor habilitowana Justyna Miecznikowska, doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce i administracji, adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, członek założyciel Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich oraz członek Towarzystwa Polsko-Austriackiego. W latach 2012-2022 była ekspertką sieci Team Europe przy przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Warszawie. Autorka licznych publikacji dotyczących europeizacji partii i systemów politycznych oraz eurosceptycyzmu w państwach członkowskich. Do zainteresowań badawczych doktor habilitowanej Justyny Miecznikowskiej należy m.in. tematyka prawicowego populizmu, europeizacja partii i systemów partyjnych oraz koordynacja polityk unijnych w państwach członkowskich. Jaka była rola Grupy Wyszehradzkiej w procesie integracji europejskiej? Sama Grupa Wyszehradzka powstała 30 lat temu, w 1991 roku, z inicjatywy prezydenta Czechosłowacji Václava Havla. I myślę, że warte podkreślenia jest to, że właśnie ta współpraca czterech wówczas państw, czyli Polski, Czechosłowacji i Węgier, od samego początku była ukierunkowana na integrację tych państw postkomunistycznych ze strukturami, no właśnie, Wspólnoty Europejskiej, potem Unii Europejskiej, a także w tle chodziło o integrację transatlantycką. Na pewno później przekształcona właśnie w V4 Grupa Wyszehradzka, w pierwszej kolejności powiedziałabym, że jej założenia i jej zadania to były związane właśnie z integracją tych czterech państw, czyli po rozpadzie Czechosłowacji, Czech i Słowacji, do struktur unijnych i transatlantyckich. I te cele zostały oczywiście zrealizowane, a wszystkie państwa przystąpiły do Unii Europejskiej w 2004 roku, a jeśli chodzi o integrację z NATO, no to w 1999 roku przystąpiły Węgry, Polska i Czechy, a w 2004 roku Słowacja. Więc oczywiście to jest na pewno sukces tej formacji, który z założenia raczej miał charakter takiej współpracy właśnie politycznej, ekonomicznej, społecznej, opierającej się na spotkaniach liderów państw, na spotkaniach prezydentów, na konsultacjach międzyrządowych, na spotkaniach na poziomie ministerstw, czy też współpracy środowisk również tutaj akademickich. Jeśli chodzi o same już bycie tych państw Unii Europejskiej, to oczywiście mówi się tutaj, że Grupa Wyszehradzka wypracowała pewnego rodzaju mechanizm konsultacji stanowisk tych państw przed obradami gremiów Unii Europejskiej, czyli przed posiedzeniami Rady Unii Europejskiej i Rady Europejskiej. Ale tak naprawdę no, możemy zauważyć, że często istnieją rozbieżności między tymi państwami i te rozbieżności dotyczą na przykład poszczególnych polityk, nie zawsze po drodze tym państwom, jeśli chodzi o politykę rolną, czy jeśli chodzi o politykę energetyczną. Natomiast bez wątpienia są pewne elementy wspólne, takie strategiczne dla tych czterech państw i do nich wymieniłabym bez wątpienia położony nacisk na rozszerzenie Unii Europejskiej. Dla Grupy Wyszehradzkiej ważne jest, aby Unia się rozszerzała i to w kierunku południowym, czyli o państwa zachodniobałkańskie, również bardzo promowała rozszerzenie Unii Europejskiej o Chorwację, jak i w kierunku wschodnim, czyli tutaj jeszcze przed konfliktem rosyjsko-ukraińskim bardzo mocno akcentowane było właśnie partnerstwo wschodnie i w ogóle rozszerzenie Unii Europejskiej w kierunku Ukrainy. Również dosyć istotnym aspektem jest taki położony nacisk na aspekt solidarnościowy, czyli polityka spójności. Warto podkreślić, tutaj w jakimś stopniu dane dostarcza nam raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego pod tytułem Grupa Wyszehradzka 30 lat transformacji, integracji i rozwoju, że właśnie w tym okresie 2004-2019 te państwa Grupy Wyszehradzkiej były głównym beneficjentem polityki spójności. Łącznie te cztery państwa uzyskały 327 miliardów euro i z tego gros środków przeznaczone było na politykę spójności.
I zawsze przy wieloletnich ramach finansowych, przy dyskusjach nad przyszłością budżetu Unii Europejskiej, państwa Grupy Wyszehradzkiej stanowią jak gdyby koalicję państw, która opowiada się za myśleniem właśnie w kierunku solidarnościowym, wsparciem państw, które przystąpiły do Unii Europejskiej właśnie poprzez utrzymanie dużej puli środków na politykę spójności. Oczywiście warto też podkreślić, że oprócz polityki spójności państwa korzystają w ramach funduszy ze wspólnej polityki rolnej, ale tutaj właściwie dominuje Polska, bo w przypadku Węgier, Czech i Słowacji ten udział w korzystaniu ze wspólnej polityki rolnej jest o wiele mniejszy. Również te państwa kładą nacisk na dobre relacje w ramach regionu, bronią swoich interesów i myślę, że jak gdyby ta formuła Grupy Wyszehradzkiej wpisuje się w funkcjonowanie Unii Europejskiej, która jakby nakładzie nacisk na koalicję państw, na współpracę państw ze sobą, poszukiwanie kompromisów, poszukiwanie koalicji celów, więc na pewno takie bycie taką zwartą grupą na forum Unii Europejskiej jest korzystna. W tym raporcie, o którym wcześniej wspomniałam, Polskiego Instytutu Ekonomicznego, wskazuje się, że państwa Grupy Wyszehradzkiej stanowią trzeci co do wielkości rynek konsumencki. To jest 64 miliony obywateli, a więc istotny czynnik oddziałujący na jednolity rynek. Oczywiście państwa Grupy Wyszehradzkiej mierzą się też z kryzysem demograficznym i w przypadku właśnie kwestii demografii, to odbija się poniekąd, tutaj pojawiają się konsekwencje kryzysu migracyjnego. O ile stara Unia Europejska na kryzysie migracyjnym skorzystała w sensie demograficznym, o tyle w przypadku państw Grupy Wyszehradzkiej tutaj w niewielkim stopniu powiększył się ten demograficzny obszar, ponieważ państwa te nie przyjmowały migrantów w 2015 roku. I również państwa Grupy Wyszehradzkiej są szóstą siłą ekonomiczną i to jest bez wątpienia także istotny element jakby pozwalający im na oddziaływanie, na wpływanie na przyszłość Unii Europejskiej. No, oczywiście pewnym problemem dla każdego z tych państw jest nadal nie za duży udział w budżecie krajowym wydatków na badania i na rozwój. Tutaj to nadal jest poniżej 2%, więc państwa te muszą nadrobić dystans względem starej Unii. Również wskazuje się na kwestie ochrony środowiska i nadal dużą emisyjność gospodarki, jeśli chodzi o emisję gazów cieplarnianych. Ona wprawdzie mocno spada w porównaniu z latami 90., ale nadal jest wyższa niż w przypadku starych państw członkowskich. Tak, to tyle. Czy zechciałaby Pani wyjaśnić pojęcie populizm? Tak, populizm to można powiedzieć pojęcie bardzo szerokie, które niezwykle trudno jest zdefiniować i właściwie wielu badaczy, politologów, analityków zastanawia się nad tym, jak populizm potraktować. Z jednej strony wskazuje się tutaj na etymologię tego pojęcia, oczywiście z łaciny populus to lud i jakby z tego punktu widzenia wskazuje się, że populizm to często partie, ruchy polityczno-społeczne, które posługują się takimi prostymi hasłami politycznymi, ekonomicznymi, społecznymi, które trafiają do obywateli i które mają zawsze taki emocjonalny, antyracjonalny charakter, które przedstawiają proste rozwiązania trudnych problemów, adresowane są do całego społeczeństwa i najczęściej dotyczą tematów, które wywołują społeczne niezadowolenie. Czyli tam, gdzie pojawiają się jakieś problemy, na przykład wzrost przestępczości, na przykład utrata miejsc pracy, na przykład wyzwania ekonomiczne, gospodarcze. Populizm również, szukając takich prostych rozwiązań, najczęściej dokonuje podziału na my, wy, czyli my to jest właśnie ta grupa, do której odwołują się politycy, no właśnie z tych partii, ugrupowań populistycznych, a oni, to jest właśnie taka grupa społeczna, która postrzegana jest jako winni. To mogą być elity polityczne, które właśnie są oderwane od rzeczywistości, jak wskazują populiści. To może być Bruksela, czyli właśnie tutaj taki skrót myślowy Unia Europejska. To mogą być imigranci, to mogą być obcy.
To mogą być również pracownicy z innych państw, na przykład Unii Europejskiej. Jednym słowem, my i oni. My, wy, na zasadzie takiego przeciwstawienia. No znowu z drugiej strony populizm jest zawsze postrzegany jako taki nieodłączny element demokratycznego ustroju, bo populizm był zawsze obecny. I co jest ciekawe, populizm występuje zarówno po lewej, jak i po prawej stronie sceny politycznej. Często jest wykorzystywane takie właśnie populistyczne hasła w kampaniach wyborczych, w różnego rodzaju właśnie takim dyskursie politycznym i niejednokrotnie no właśnie przynosi to zamierzone efekty w postaci poparcia, które ugrupowania na przykład antysystemowe, antyestablishmentowe uzyskują od wyborców z uwagi na to, że te hasła są właśnie takie nośne, emocjonalne. Często również populiści bardzo skutecznie wykorzystują media i plakaty, czy na przykład spoty telewizyjne właśnie uderzają w jakieś takie lęki, emocje. Często mają to obecnie taki charakter antyimigracyjny, na przykład antyislamski w państwach Europy Zachodniej, bądź antyeuropejski. W jaki sposób Europejczycy ogólnie przeciwdziałają populizmowi w państwach wspólnoty? Jak sytuacja ta wygląda wśród państw formatu V4? Przeciwdziałać populizmowi chyba najlepiej w ten sposób, że edukujemy obywateli i uświadamiamy złożoność problemów, walczymy z mową nienawiści, ale również i pokazujemy cały spektrum możliwości i jakby wskazujemy, że nie ma takich prostych rozwiązań na trudne problemy, nie wiem, społeczne, gospodarcze, polityczne, które oferują populiści, ale jest to bardzo trudna droga z uwagi na to, że no właśnie populiści korzystają z całego arsenału środków, które pozwala im na to, żeby dotrzeć do społeczeństwa właśnie za pomocą takich prostych haseł, które bazują na utartych schematach. Więc myślę, że najlepszym rozwiązaniem jest edukacja. Inna sprawa jest z kolei z tak zwanym włączeniem często ugrupowań populistycznych do rządzenia. Można zaobserwować, że ugrupowania, które zostały w wyniku różnych roszad koalicyjnych włączone do sprawowania władzy, na przykład jako jakieś ugrupowanie, które uzupełnia na przykład koalicyjny rząd. Taka sytuacja była w Austrii w latach 2017-2019, czyli rząd Sebastiana Kurza. To często po takim okresie współrządzenia ugrupowania populistyczne bardzo tracą w oczach wyborców, bo to, na czym wcześniej bazowały, czyli ta antysystemowość, krytyka elit i wskazanie, że stanowią jakąś inną jakość w polityce, no nagle traci na znaczeniu cała ta wcześniejsza retoryka, dlatego że ugrupowania te postrzegane są jednak jako jakby działające w taki sam sposób, jak pozostałe partie polityczne, czyli też brały udział w podziale stanowisk, też parały się polityką, też były zaangażowane w różnego rodzaju afery korupcyjne. W związku z tym często bywa, że po epizodzie współrządzenia te partie bardzo tracą i jak gdyby wyborcy już po raz kolejny im nie ufają. Po jakimś czasie znowu te ugrupowania się odradzają, ale niemniej jakby zwracam uwagę, że to, co powiedzmy 20 lat temu szokowało, czyli włączenie ugrupowania populistycznego do rządów, na przykład w 2000 roku w Austrii, teraz 20 lat później nie jest już dla nas szokujące, dlatego że widzimy często ugrupowania populistyczne obecne w rządach. Czy to są Włochy, czy widzimy tutaj ugrupowania właśnie w państwach Grupy Wyszehradzkiej, ugrupowania populistyczne w Czechach, w Polsce, na Węgrzech i tego typu jakby sytuacji już
nie budzą aż takiej konsternacji, jaką wywoływały 20 lat wcześniej. Ale na pewno najważniejsza jest edukacja i uświadamianie obywatelom, że poszukiwanie prostych rozwiązań nie przynosi zamierzonych efektów. Problem nie jest rozwiązany, tylko tak naprawdę uderza w takie negatywne emocje społeczne, na przykład wskazując, że winnym wszystkiego są migranci albo że Unia Europejska jest jakby odpowiedzialna za kryzys gospodarczy, za kryzys migracyjny, za kryzysy polityczne czy społeczne. Eurosceptycyzm. Sytuacja bieżąca i przyszłość zjawiska. Jakie tendencje możemy teraz obserwować? Jakie są prognozy? Może zaczęłabym od tego, że eurosceptycyzm jest znowu tą kategorią pojęcia, które często jest postrzegane jako taki monolit. Określamy wiele ugrupowań jako eurosceptyczne, nie wnikając tak naprawdę, jakie są kwestie programowe, co je odróżnia. No i to jest pewien błąd, bo eurosceptycy nie są taką grupą homogeniczną. Dwóch politologów, Paul Taggart i Alex Szczerbiak, już 20 lat temu w takim znamiennym artykule na temat właśnie eurosceptycyzmu zwrócili uwagę na to, że pierwszy taki podział to jest eurosceptycyzm twardy i eurosceptycyzm miękki. I ten twardy właściwie bardzo rzadko kiedy występuje. To jest całkowite odrzucenie integracji europejskiej, całkowite odrzucenie Unii Europejskiej, czyli absolutna negacja wszystkiego, co związane jest ze współpracą państw, ścisłą współpracą polityczną, gospodarczą czy społeczną. Natomiast to, co często obserwujemy na scenie politycznej w państwach członkowskich, to obecność ugrupowań eurosceptycznych, ale takich miękkich, czyli tam na przykład kwestionowana jest wizja, kierunek, w jakim zmierza Unia Europejska, czy na przykład krytykowany jest podział kompetencji między Unią Europejską a państwa członkowskie, krytykowany jest kształt instytucji unijnych, krytykowane są poszczególne polityki unijne, ale nie oznacza to całkowitej negacji na przykład idei integracji europejskiej. I eurosceptycyzm, z którym najczęściej mamy do czynienia, to jest jakaś wizja poszczególnych partii politycznych, ich jest naprawdę bardzo wiele i co więcej, one pojawiają się po lewej i po prawej stronie sceny politycznej. Czyli mamy na przykład Zjednoczenie Narodowe we Francji, Marie Le Pen, mamy Ruch Pięciu Gwiazd we Włoszech, mamy Wolnościową Partię Austrii, mamy Partię Wolności w Holandii. To są wszystko ugrupowania eurosceptyczne, ale one pojawiają się, tak jak wcześniej wspomniałam, po lewej i po prawej stronie sceny politycznej. Na przykład w Niemczech Alternatywa dla Niemiec, ugrupowanie prawicowe jest eurosceptyczne, ale eurosceptyczna jest również lewica, Die Linke, która ewidentnie jest najbardziej skrajnie lewicowym ugrupowaniem w Niemczech. Za każdym razem te ugrupowania właśnie kwestionują kształt Unii Europejskiej i to, co najczęściej tutaj jest też postrzegane jako taki element, który należy zmienić, to sposób zarządzania Unii. Domagają się te ugrupowania powrotu kompetencji do państw narodowych. Sprzyjać ma temu włączenie parlamentów narodowych, co ciekawe, w proces podejmowania decyzji. Posługują się bardzo dobrze też pewnymi argumentami, które pojawiają się w ogóle w dyskusji nad przyszłością Unii, czyli na przykład mówią, że ważna jest ochrona zasady subsydiarności. Przecież jest to postulat, z którym często występują ci, którzy naprawdę chcą zdrowić Unię, albo wskazują, że właśnie jakie elementy należy wydobyć, aby przybliżyć Unię obywatelom. Więc eurosceptycy bardzo cynicznie właśnie wykorzystują to instrumentarium, żeby pokazać, że właśnie zasada subsydiarności, czyli to, aby działać jak najbliżej obywatela, jest pogwałcone w tej chwili w Unii Europejskiej i należy w związku z tym przywrócić większy udział państw narodowych w sprawowaniu rządów. Oczywiście także wrogiem jest
brukselska administracja, urzędnicy, którzy często są wskazywani jako ci, którzy nie mają zupełnie pojęcia o tym, co tak naprawdę jest istotne dla państw narodowych. Ale co jest tutaj ważne, idea, którą eurosceptycy, właśnie ten eurosceptycyzm miękki promują, to na przykład jakaś wizja Zjednoczonej Europy, Europa ojczyzn, Europa państw narodowych, a nie totalna negacja integracji europejskiej. Zresztą wskazują na przykład korzyści gospodarcze, strefę wolnego handlu. Też to, co różni eurosceptyków, to to, że część z ugrupowań, na przykład Europy Zachodniej, bardzo krytycznie odnosiła się do kryzysu gospodarczego, apelując o to, aby właśnie pieniądze były gospodarowane, wróciły do podatników z poszczególnych państw. Czyli na przykład te państwa bogate, jak Austria, Holandia, miały duże zastrzeżenia, właśnie te ugrupowania eurosceptyczne z tych państw miały duże zastrzeżenia co do pomocy dla zadłużonej Grecji, uważając, że ten podział środków, czy też przyjmowanie zadłużenia, jak gdyby uderza w podatników z tych państw. Więc eurosceptycyzm jest bardzo heterogeniczny, jest bardzo zróżnicowany, ale ten twardy występuje zdecydowanie rzadziej, a właściwie prawie go nie ma, natomiast jest miękki, który najczęściej oznacza negację kształtu Unii Europejskiej, w jakim ona się obecnie znalazła, a nie odrzucenie zupełnie integracji europejskiej. No i jeśli chodzi o przyszłość eurosceptycyzmu, to on też jako zjawisko będzie cały czas istnieć. My możemy wyciągać wnioski z tego, z jakimi hasłami wychodzą eurosceptycy, po to, żeby w jakimś stopniu odeprzeć ich argumenty i też zastanowić się, jak przekonać obywateli, którzy mogliby pójść za tym głosem eurosceptyków, co do tego, że ta krytyka jest nieuzasadniona. Ale też należy wyłuskać pewne elementy, które możemy przekuć w takie uzdrowienie Unii Europejskiej, czyli na przykład postulat Europa bliżej obywateli. To jest postulat, w którym wychodzą również ugrupowania proeuropejskie, euroentuzjastyczne, czyli te, które uważają, że właśnie Europejska Inicjatywa Ludowa czy właśnie wspólna ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego to jest ten element, który przybliży Unię Europejską obywatelom. Dziękuję. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję, do widzenia, do usłyszenia. Dziękuję.